Witam w kolejnej liście Powerful Ten. Dzisiaj kolejna lista, która jest częścią nagrody za zwycięstwo w RGP Quiz. I dzisiaj będzie 10 najstarszych amerykańskich teleturniejów na licencji. Amerykańskie teleturnieje na licencji. Kto by jeszcze o tym pomyślał w latach 80. Do lat 80. to było zjawisko nieistniejące. Dopiero od lat 90. amerykańscy producenci zaczęli ściągać najróżniejsze idee z najróżniejszych zakątków świata. Zapytacie się pewnie, skąd najczęściej Amerykanie zżynali formaty. No cóż, lista krajów zawiera kilka pozycji. Najczęściej to będzie Wielka Brytania, ponieważ, no umówmy się, jest kilka takich dobrze znanych brytyjskich teleturniejów, które zostały z mniejszym lub większym sukcesem przeniesione na grunt amerykański. Ale nie tylko. Ponieważ Amerykanie również brali formaty od takich krajów jak Holandia, Niemcy, Francja, Australia, Japonia, a nawet Rosja. Niestety, jedyny rosyjski teleturniej, który został przeniesiony na grunt amerykański, czyli kto, gdzie, kagda, czy to, gdzie, kagda, jak to się tak nazywało, niestety na liście się nie zmieścił, ponieważ kryterium tej listy jest data premiery. Data premiery, im teleturniej debiutował wcześniej, tym tym jest na liście wyżej. Ponieważ mówimy o teleturniejach, które są najstarsze. Najstarsze, czyli jak sama nazwa wskazuje, czyli kryterium jest data premiery. Jeżeli kilka teleturniejów zadebiutowało w jednym roku, wtedy o kolejności decydował miesiąc. Miesiąc premiery, a jeżeli w tym samym miesiącu, to wtedy dzień. Ale na szczęście tak szczegółowo nie musiałem dłubać. Jeszcze jedna taka rzecz. To są teleturnieje, które ja znam. Mogą być jakieś programy, których nie znam i ich nie uwzględniłem. Jeżeli tak, to przepraszam, ale sobie zastrzegam prawo do tego, że mogłem coś pominąć, bo niestety nie znam wszystkiego. Starałem się zrobić jak najlepszy research, ale jeżeli istnieje jakiś format, którego nie znam, a który mógłby się zmieścić na tej liście, wpiszcie go w komentarzach. To tyle tytułem wstępu. No i cóż. Lecimy z tym koksem. 10 najstarszych amerykańskich teleturniejów na licencji. I tak, miejsce 10. Najsłabsze ogniwo. Data premiery 2001. Miejsce 9. Życiowa szansa. Data premiery czerwiec 2000. Miejsce 8. Winning Lines. Data premiery styczeń 2000. Miejsce 7. Milionerzy. Data premiery sierpień 1999. Miejsce 6. Big Moment. Data premiery kwiecień 1999. Miejsce 5. 100%. Data premiery styczeń 1999. Miejsce 4. Man, oh man. Data premiery 1995. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Brązowy medal. Załóż się. Data premiery 1993 rok. Miejsce 2. Srebrny medal. Fort Boyard. Data realizacji 1991 rok. I miejsce 1. Złoty medal. Pierwszy znany, przynajmniej mnie, teleturniej amerykański na licencji. King of the Mountain. Amerykańska wersja japońskiego teleturnieju Takeshi Castle. Data premiery 1990. Było już o Polsce, było już o Rosji, było o Japonii. Dzisiaj jest o USA.
A jakie kraje jeszcze mógłbym zrobić? Takie listy, takie podobne listy z jakich krajów? Jeśli macie jakieś propozycje, piszcie pod spodem. No i to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia.